Witam was tutaj, cześć, cześć, zapraszam was na kolejny odcinek z Disc na PlayStation 4 scenariusze. I tak, przy zaporze dzisiaj kolejny odcinek i od razu idziemy z odcinkiem i tak, zetknijmy, mamy kolejny kamień milowy. Tak, mamy 129 tygodni w grze, nie jest jeszcze aż tak tragicznie, powiem tak. Budynki unikatowe to mnie nie interesuje, bardziej mnie interesuje, żeby dobić do 26 tysięcy i kupić nowy kawałek ziemi. Ten tu, on jest nam bardzo potrzebny, ja przez przypadek kupiłem ten. Ale ten tutaj jest nam bardzo potrzebny. I tak, pierwsze co widzimy to jest problem z wodą. I nie wiem czym jest spowodowany ten problem z wodą, bo podobno ciągniemy wodę odpowiednio. Ale najwyraźniej nie dociągamy jej wszędzie. Ona nie dopływa wszędzie. Ciekawe, czekaj. No nie, tutaj... Tu jest coś niepodłączone może po prostu. No bo ci... O, tutaj ci ludzie nie mają. Wy nie macie. No i wy tutaj też nie macie. Ale poza tym to miasto mówi, że jest wszystko cacy. Więc trochę nie rozumiem jaki jest problem, ale poczekaj. Podłączmy tutaj wodę. Bo ten dzisiejszy odcinek to jest tak ciekawie nagrywany. Go będę chyba w ciągu 2 dni nagrywać, a to mi się bardzo rzadko zdarza. No nie, tutaj jest to wszystko podciągane. To nie jest podciągnięte do tego. Ale to raczej nie powinno ze sobą kolidować, bo tu jest to no. Trochę tu wszystko na okrągło te rury tak do siebie idą. Tu jest takie ciekawe połączenie. To nie ja robiłem, tak? To gra była. To było już zrobione na początku. No teraz powinniście mieć wodę. A jej nie macie. Nie wiem, nie wiem w czym jest naprawdę problem. Zaczynam się zastanawiać. Jest! Do odbudowy. Dobra. Odbudujmy, bo mieliśmy z tym problem. Jest, nasza kolejka będzie już mogła funkcjonować, bo z tym był akurat bardzo duży problem. Bo nasza kolej nowa całkowicie tutaj nie działała. Ale miejmy nadzieję, że za chwilę to się zmieni. Co jest z tą wodą, ludzie? Kurczę. Ludzie, co jest z tą wodą? Co wam nie pasuje? Mamy tutaj pompownię jedną. I tutaj idzie do większości miasta. Mamy drugą tu pompownię. Wchodzi do miasta. Tu mamy kolejną pompownię i to tutaj będę właściwie. Mamy parę pompowni i wszystkie są tu, kurczę, z wami podłączone. Nie mam bladego wytłumaczenia, czemu wy tu rządzicie, że nie macie wody, jak wy macie wodę. Halo. No po prostu nie rozumiem tego. Co, że jest tutaj zbyt duże natłoczenie, że za mało rur i... Nie, to jest nie to na pewno. No, a postawmy im tutaj jeszcze jedną pompownię, ale sądzę, że to nie powinno im tutaj nic zmienić. Dobra, ale postawmy tam pompownię już w jakimś nowym, sensownym miejscu. Nie, tutaj jest zbyt mały nurt, to nie, nie uda mi się tutaj. Ale tutaj można by było coś takiego zrobić. Stąd sobie pociągnijmy rurę do reszty miasta. Tak nas to kosztuje, ale dobra. I tu postawimy ci po prostu wiatrak. Tak, dobra, nie będzie. I miejmy nadzieję, że nasz kryzys wodny, który tutaj się zrobił z niewiadomych przyczyn, to jest jakiś bug. To jest, nie, to jest serio jakiś bug. Bo tego się nie da wytłumaczyć. No chyba, żeby musiał na... Całkowicie od podstaw tutaj teraz ten wodny, ale nie chciałbym tego teraz robić. Tak, tu jest chyba droga zepsuta. Tu jest jeszcze nienaprawiona droga. No zdarzają się miejsca, gdzie po tym ostatnim naszym meteorze, że może gdzieś jeszcze nie naprawiłem czegoś, ale ogólnie powinno być całkiem dobrze. O, teraz jest dużo więcej wody, to od razu jesteście szczęśliwi. Nie wiem, nie rozumiem tego problemu. Ale dobra, mniejsza z tym. Jest lekki popyt na handel. Handel my tu sobie teraz budowaliśmy. O, wy nie macie wody. I wy rzeczywiście nie macie wody. A nie jak tak, a nie tak jak tamci. I tak, dziś na pewno byśmy jakieś pociągi może zaczęli w tym kierunku iść. No ale na pewno trzeba iść, aby nasze miasto się rozwijało. I tak, główną komunikacją to chyba nie ulega tutaj żadnej zmianie. Teraz co? 500 na kolei linowej? To by znaczyło, że tak. Daj, kliknij się kurde. Nie, myślałem, że każdy wagonik jest pełen. Bo mieliśmy teraz taką sytuację, a to nie jest pełen na przykład, że wszystkie wagoniki tutaj jeździły, były pełne. I tu mamy podobną sytuację, dzięki czemu ludzie czekali w kolejce, aby móc wsiąść. Czekaj, tu jedzie jakiś kolejny wagonik. Też jest 30. To my zaczyna... O, nie, nie, jest za dużo tam ludzi. Jest tam stanowczo za dużo. Podnieśmy, wiecie co, może po prostu na kolej linową, nie obniżajmy budżetu. A wręcz go podnieśmy do tam 110%, bo co jak co, to się przydaje, w nocy będzie po prostu do takich 85%.
ona działała, nasza kolej liniowa, i po prostu będzie to trochę lepiej funkcjonować, bo to jest rzeczywiście bardzo ludzi korzysta z tego. Z czego się nie dziwię w sumie, bo ja sami mówiłem, żeby korzystali z tego, ale tak. Najpierw zanim co i jak. Zapomniałem o tym. Czekaj, tak, bo tutaj jest też stacja. Tutaj jeszcze z tym wielkim węzłem bambajowym podłączone i właśnie rozwaliłem tutaj część tego wszystkiego. No bardzo fajnie. Czekaj, gdzie jest nasz słup? Słup jest tutaj. No to sobie podłączymy, to nie ma z tym problemów. Więc tutaj musimy wydobyć te dzielnice miasta. Tak, bo tutaj to się musi budować wszystko. Niezależnie od tego, czy tutaj coś jest, czy nie ma. No tu jest ten budynek akurat jeszcze taki duży dosyć. No ale mniejsza z tym, to nie powinien mieć żaden problem. No, wyłączmy linie pomocnicze, bo zaczynają już nam tak bardzo pomagać, że aż chce się je wyłączyć. I tak, tutaj... Czekaj. No ma, tu sobie zrobimy taką drogę trochę dookoła tego budynku. Niestety, no bo jakoś trzeba go ominąć. I tutaj dzięki temu to chyba będzie na kurczę za dużo. O, jedną kratkę, za dużo, jedną kratkę. Swanagom tam przypominam o głosowaniu w ankiecie tam na Minecrafta i takie tam... I tego typu różne rzeczy, bo z czego co widziałem się rzeczywiście on spodobało to, żeby jednak był Minecraft, a nie żadne inne rzeczy. Czemu jest pauza? Czekaj, tu sobie zróbmy tu. To tutaj, tu, 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 tu. Dobra, tu jest handel i tu się to będzie budować. Co jest z wodą? Wodę macie prawie wszędzie już, czyli już jest prawie zrobione tutaj wszędzie. Natomiast tak, tylko mamy jeszcze problem z komunikacją tutaj, kolej linowa. Musi jechać sobie, czekaj, czekaj. Tutaj jest trochę wolnej przestrzeni. Tak, tu jest wolna przestrzeń, ewidentnie. Czekaj, to tak, puśćmy sobie stąd. Stąd, czekaj, czekaj. Tak, bo tu musimy jak najbardziej niestety skręcić. Później już nie będzie takich problemów, ale... No, tutaj sobie puścimy trochę do góry. I tu sobie to podłączymy. O, dobra. I tutaj to całkiem znacznie dobrze będzie działać. No, i to i rozumiem. Dajmy tu sobie jeszcze jedno przejście dla pieszych. I tak samo sobie zrobimy tutaj jakieś te przejście, tylko tu będzie jakimś tam zakrętem jeszcze. O, proszę bardzo. Wyłącz siatkę. I tak samo możemy sobie zrobić jeszcze tutaj jakieś dojście. Tak, żebyście mogli sobie jakby coś tutaj ludzie chodzić pomiędzy tymi różnymi miejscami. Tym bardziej, że to będzie teraz taki handel, że no, panie i panowie, to będzie pełną parą. Tu sobie zrobimy jeszcze dojście i tutaj do ulicy też możecie jakby coś sobie dochodzić. Dobra, to tu jest całkiem dobrze. Tu może moglibyśmy sobie o, jeszcze zrobić zjazd tutaj w dół, żeby to lepiej funkcjonowało. I tak, ulepszmy tą i tą drogę do takiej tego i jest oczywiście mało, gdy się zrobiło, jakbym chciał. O, dobra, no i w ten sposób to mniej więcej może już funkcjonować. Miejmy nadzieję. Tak, zastanawiam się, zrobić mało to z tego w tym odcinku, aby trochę odciążyć ten węzeł tutaj to w środku. Trochę to działa, tu oczywiście to wszystko trzeba zmienić. Ale nad tym się będę zajmować później. Czekajcie, zrobię sobie screenshota, aby mniej więcej wiedzieć, jak to powinno wyglądać i jak to będzie działać w przyszłości może. A póki co, no to tyle. Tak, bo duży jest ruch właściwie tutaj wszędzie, z każdego zjazdu. Tu możemy na przykład trochę to ulepszyć. Ale tak, tu na pewno nie ma świateł. Nie ma świateł, bo bym nie pozwolił na to. I na prostu jest zbyt duży korek. No ale to z tym się już po prostu później zajmę. Po prostu wszyscy cisną do tego mostu. A do tego mostu jest najtrudniejszy wjazd i tym też się wtedy zajmę. Okej. Ogólnie woda płynie w przeciwnym kierunku. Co nie jest bardzo dobrą wiadomością, bo nasz ściek tu będzie płynąć, a tu akurat mamy pompownię. Czekaj, to tak, tą pompownię trzeba będzie wybudować. To też. A ta pompownia i tak nie działa. Zaczyna się tutaj mamy problem z wodą, ale dobra. Tak jak postawmy sobie. Okej, tutaj chyba całkowicie potem wysysa ta. Ta, bo tam widzę, że później oj, wysycha nam ta rzeka. Dobra, ale miejmy nadzieję, że to będzie tutaj działać mniej więcej. W miarę. Myślę, 11 tysięcy jesteśmy na miejscu w dużym minusie. Oczywiście chodziło o śmieci, bo o co innego by mogło chodzić w tym mieście. No śmieci niestety musimy, ale to tutaj. Tędy będziemy to wyrzucać. I tak, czy wy tutaj się podłączyliście już prądem jakoś? Jakoś tak się podłączyliście. Bo tutaj ogólnie ten słup to był mi trochę na rękę, żeby on tutaj stał. Dobra, no i mniej więcej jest dobrze. Co jest z naszym przemysłem? No tak. Biura sobie tu budowaliśmy ogólnie. I tu był pomysł, żeby one tutaj sobie dalej szły w górę. Tylko teraz nie możemy tutaj nic kupić kolejnych kawałków ziemi. Więc dajmy, aby tutaj trochę tych biur było jeszcze i tyle. Tak, bo tu jeszcze puściliśmy ten bambaj. Z tego tam chyba z tego co pamiętam bardzo dużo ludzi korzysta. No i dokładnie, bardzo dużo.
o wiele więcej korzysta na przykład z tego albo z tego. Właśnie, korzystacie już z tego? No, na pewno. Tak, już działa normalnie. To bardzo dobrze, bo tutaj to było, właśnie to wszystko rozwaliło. I tak, mamy coś takiego jak ta dzielnica przemysłu leśnego, którą się ostatnio w ogóle nie zajmowaliśmy. Z wiadomych przyczyn mieliśmy drobne problemy też finansowe po prostu. I tym możemy się dzisiaj zająć, bo jest jakiś tam popyt na to, a pieniądze też by się przydały oczywiście, jak zawsze. Pieniędzmi ja nigdy nie gardzę w realu i w Skylines. Przecież w realu to by się przydało trochę. Ale akurat teraz będę bardziej iść w kierunku nowych przygód Avizynosza. Materiał polityczny, mamy już pomysł, więc będziemy go może nagrywać teraz jakoś w najbliższym czasie, więc będzie całkiem fajnie. Dobra, tutaj i tutaj. Okej, okay, dobra. No i tu się możecie powoli budować. Czekaj, zróbmy tą dzielnicę, bo nie wiem, czy ona tutaj jest. Nie, okej, okay, dobra, dzielnicę daliśmy naprawdę już tutaj z jakimś większym rozrzutem. I tak, ogólnie tutaj mieliśmy stworzyć rondo dzisiaj, z tego co mi się wydaje. Aby te rondo stworzyć, czekaj, bo my chcemy oczywiście duże rondo. Tak, jakby to się, jakbym się normalnie zdziwił. I najchętniej to by mnie wstawiło jakoś tak. Poczekaj, bo możemy zrobić jeszcze coś takiego, jak to, że rondo będzie pod autostradą. I to jest też dobry pomysł. Bo raz, że musimy tu zrobić rondo, dwa, że musimy zrobić jeszcze zjazd z autostrady. Może zróbmy to jakoś inteligentnie. Oj, będzie to trudno. Tak. Zrobimy sobie takie rondo. Niestety będzie to trochę to kolidować z tą dzielnicą i będziemy mieli chwilę pauzy, bo będzie tu trzeba trochę to przebudować. Ja wiedziałem, że to wcześniej czy później nastąpi z tą dzielnicą, bo to tak było budowane wszystko, żeby dało się to w miarę łatwo wyburzyć wszystko. Ale ogólnie nie jest to zbyt fajnie. I tak, oczywiście mamy problem zbyt stanego zbocza. No ale to chyba nikt się nie spodziewał. To chyba wszyscy wiedzieliśmy, że tak będzie. Chyba zbyt stanego zbocza to jest tutaj najmniejszy problem. Większe problemy to później się pojawią dopiero. No i tak. Rondo wygląda istnie cudnie. Pokaż to. Chyba nie mogę tego zrobić inaczej. Gorzej. No ma, czekaj, wywal to. Wywal, bo nie będziemy w takie rondo szli, no co ty pan. Dobra. Ta, widzę, że tutaj po prostu trzeba... Tak, wyrównajmy sobie trochę terenu. Mamy trochę bardzo dużo ziemi nawet. I teraz tak postaw. Przydałaby się ta mapka na żywo. No ale no cóż, nie mamy jej, więc trudno. Czekaj, to musimy jakoś... Tak... Nie, dała, to jest... Okej, dobra, czyli musimy jeszcze... Obniżmy jeszcze tutaj trochę teren. Trochę, o dokładnie, na tyle. I teraz może nam to się normalnie tutaj wstrać. Tak, bo ja tutaj chcę, żeby tak postawić. O, dokładnie. Żeby to później jeszcze przy tym coś tutaj pozmieniać. Dobra. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, to można by wyrzucić. I tak, oczywiście robimy standardowy manewr, czyli aby nam rondo tutaj nie zmieniło zbyt bardzo kierunków i kształtów. To tak, to sobie podłączamy. I tak samo tutaj też to sobie musimy podłączyć. I tak, tutaj widzę, że jest problem, bo tu się zrobi jakaś górka. Tutaj pewnie bym tutaj nie chciał. Bo jak jest już rondo, to chcę, żeby to jakoś zacnie w miarę wyglądało. W miarę oczywiście, nie idealnie. I tak, stąd będzie sobie szła to dotąd droga. I tak, jak tutaj jest nasza droga tramwajowa, to tramwaje oczywiście będą sobie zjeżdżały tu wcześniej, ale ogólnie droga musi tu dojeżdżać na sam dół, czyli dotąd. Tak, i widzę, że tutaj to jest nieco autostrada w dół, tak właściwie. Ale no dobra, to już mniejsza z tym. I tak, to jest jedyne miejsce chyba, gdzie rzeczywiście autostrada będzie sobie tak po prostu zjeżdżać. Bo później z tym będziemy jeszcze kręcić. To jest pewne. A teraz po prostu nie chcę aż tak dużo też przy tym siedzieć. I chcę, żebyśmy się zajmowali bardziej budową oczywiście miasta. Żeby nie było. Dobra, no i tak, zróbmy sobie tutaj będzie zjazd. Okej. Okay. Nie, dobra, zrobiło się kula. A tego to akurat najbardziej nie chcę. Dobra. Mamy brak funduszy. No dobra. Są rzeczy ważne i ważniejsze i brak funduszy. A tego się nie da niestety przebić. Czekaj, tak, tutaj to w miarę wchodzi.
O. No i oczywiście nie ma funduszy. Czekaj, to tak, zróbmy sobie to w ten sposób, że dajmy to sobie ten to od razu, żeby to dobrze weszło. O, dokładnie. Widzę, że się rozumiemy City Scanners. Widzę, że się czekaj, no dobra, może jednak nie. Dobra, niech będzie ci już, w ten sposób nawet może być. Grunt, żeby tutaj nie było z tego zakrętu bardzo. Dobra, no i tak, jest w miarę dobrze z tym zakrętem. Dalej, ta droga będzie musiała też dojeżdżać sobie tutaj oczywiście. I nie mamy oczywiście na nim funduszy, bo kto by się spodziewał. Kurczę, ludzie się chcą budować. A ja nie mogę nic z tym zrobić teraz. Dobra, powiedzmy, że za 10 minut skończy odcinek i będziemy wszyscy szczęśliwi. Dobra, tak, tutaj to się mniej więcej całkiem ładnie zrobiło. Tylko, że tak, tutaj to będzie trochę inaczej wyglądać. Bo oczywiście tak, wiem, widzę, że mamy tutaj... Czekaj, dobra, może oczywiście to zróbmy jeszcze raz. Mamy nasze po pierwsze bambaje, które tutaj akurat są jednym z najbardziej irytujących rzeczy, które będziemy teraz z nimi trochę walczyć. No ale dobra. Zrobimy sobie po prostu one, że tutaj będą wyskakiwać wręcz w powietrze. O, dokładnie, mniej więcej w ten sposób. Będą jechać do góry. Natomiast nasze drogi będą się zmieniać w autostradę. I będą tu zjeżdżać na boki. Czekaj. O, dokładnie. Jedna i druga w drugim kierunku. Dobra, no i tu sobie zrobimy zjazd. I tak, na razie to wygląda naprawdę średnio, jeżeli chodzi o wygląd, ale no to niestety tak jest zawsze na początku. I tak, Bombay, widzę, że tu miał przystanek. Tu ogólnie, aha, bo tu ogólnie było trochę inaczej, to wyglądało wszystko, świetnie. To przystanek będzie na razie tutaj. Drugi też przystanek. Czekaj, bo ja tu widzę, że to trochę inaczej wyglądało wszystko, ale no dobra. Usuniemy obydwa przystanki, bo tutaj widzę, że jest problem. Dobra, no i tak, dalej. Zanim się zajmiemy bambajami, albo w sumie to ci zajmiemy teraz, bo bambaje to co jak cele będą cały czas marudzić, a my możemy już pójść odpad dalej. Dobra, zróbmy sobie, że tutaj jedziesz do góry bambaj i tutaj musisz zjechać ładnie w dół. Tylko na tyle ładnie, żebym ci zaakceptował, a to oczywiście nie jest bardzo, to nie jest zbyt łatwe. Zróbmy sobie tak. I teraz poczekamy na Force. Kurczę, naprawdę jesteśmy kiepsko z Force'em. Jeżeli na takim etapie nam brakuje Force, to jest naprawdę źle. Dobra, no i tak, tu mniej więcej widzimy, że już jest całkiem dobrze. Czekaj, tu sobie to przesuniemy przystanek i będziemy mieli już mogli tym sterować. I tak. Ogólnie nasze bambaje, tu przystanek, nie gadaj ze mną, bo dobrze wiesz, że przegrasz. Będziemy mieć teraz nowe miejsce tutaj, jeszcze tutaj. I do tego zrobimy sobie ścieżkę. I przystanek będziemy mieć jeszcze tutaj. I do tego też sobie zrobimy ścieżkę. Natomiast ten bambaj, który na razie tutaj nam... Okej, już się ustawiło, świetnie. Będzie mieć tak samo jak ten tutaj przystanek, bo tutaj są po prostu przejścia dla pieszych, tylko tutaj będą przystanki. I tutaj też będzie przystanek. I tak, tutaj się pewnie zrobiły światło oczywiście. No, kto by się spodziewał. I do tych przejść dla pieszych sobie zrobimy tutaj ścieżkę. Okej, to będzie ścieżka. Będzie iść sobie stąd. Tu, dobra, to jest całkiem dobrze. Natomiast druga ścieżka będzie iść stąd. Ta, bo tu była ogólnie droga. I było fajnie, dopóki... No, wiemy też doskonale wszyscy, co się stało. Nie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby tutaj coś zmienić. No i ta droga będzie sobie szła tak jak szła. Tylko żeby nie było nic skrzyżowania. Natomiast ludzie będą mogli tak tutaj skorzystać z tego, a proszę bardzo, dochodząc do tego przystanku bombajowego, takim łaskawcą jestem, ach ja. Dobra. Czekaj. Będzie mnie by interesowało, o, takie dojście, dobra, to jest całkiem fajnie. I dajemy tu sobie skrzyżowanie, dobra. No i tak, dalej kontynuując, nasza, ogólnie ta autostrada, która tutaj biegnie, ona ma przejechać tak jakby się w ogóle tutaj nie było żadnych węzłów. No i to jest akurat najgorsze, bo na autostradzie trzeba dużo forsy i teraz dużo ludzi by się chciało budować. Dobra, to się oczywiście zajmujemy się priorytetami, czyli ludźmi. A skoro ludzie się chcą budować, no to byśmy się zająć budową nowych tutaj części dzielnicy. Na razie budujemy w tym kierunku, później będzie trochę inaczej to wyglądać, ale no... Mniejsza z tym. Dobrze, dajmy, abyście tu się wszędzie mogli teraz budować. Naprawdę wszędzie. Co jest naszą forsą?
Okej, nie mamy żadnej pożyczki. Zwiększyliśmy kolej linową, może to przez to. No, w nocy może zmniejszyliśmy do 80%. Na co możemy jeszcze zmniejszyć w nocy? My tak właściwie to dużo nie mamy. Pociągi? Co jest? Jak to za pociągi coś płacimy? Nie mamy żadnego dworca ani nic. Obniż to na maksa. Aha, wybudowałem sobie tory. Wybudowałem sobie kawałek torów i od razu płacimy. No normalnie pięknie. No ale na póki co pociągi wydają, że sobie naprawdę znieść na sam dół, bo z nich w ogóle nie korzystamy. Autobusy są wykorzystywane, ale w nocy jakby było ich trochę mniej, też bym nie pogardził. Tak samo służby drogowe w nocy naprawdę mogą zjechać w dół, bo i takich jeszcze nie mamy postawionych. A nie, czekaj, to są... Co jest? Ja bambaje zjechałem? Nie, bambaje to mają funkcjonować na maksa. To autobusy mają być na 90%, dobra. Drogi mieliśmy tutaj zejść do No w sumie na sam dół zjedźmy, bo co to? Tak jak te pociągi, bo na tym bardzo dużo odlecimy. I tutaj to zjedziemy sobie do 75%. W nocy możemy jeszcze parki zmniejszyć. Albo nie, parków nie będziemy zmniejszyć, bo to jest nam potrzebne do rozwoju. Dobra, to tyle. Miejmy nadzieję, że coś będziemy więcej zarabiać. Musimy postawić w ogóle krematorium, a nie mamy forsy na krematorium i cmentarz. Jedno i drugie jest nam niezbędne. Cmentarz kosztuje 8 tysięcy, więc nie jest już tak tragicznie, jeżeli chodzi o to przebicie, kiedy będziemy mogli postawić. Miejmy nadzieję, że tutaj ten bambaj... Nie, to sobie oczywiście naprawimy w kolejnym odcinku, tylko teraz trochę mam też ciężko z nagrywaniem odcinków, więc tak to wygląda. I tak, tutaj widzę... Tak, dokładnie. Tu może się nasz handel budować dalej, bo on tutaj się budował. Natomiast tutaj dalej nasi ludzie. I tak, czy handel tutaj się... Wow, ale ładnie się tutaj pobudowali, zobaczcie. Tym bardziej, że oni tutaj mają... Naprawdę musimy jakąś nową komunikację zainwestować, bo tutaj nie ma w ogóle bambajów pierwszych puszczonych. Czym będzie trzeba się zająć w najbliższym czasie. Ale mimo tego, że tutaj nie ma bambajów, to gorszą rzeczą jest to, że nie ma tu żadnej komunikacji. Może tu autobus gdzieś sobie robi pętelkę i tu jest ta nasza kolej linowa, ale poza tym nie ma żadnej komunikacji. A w co bym chciał pójść? To ja na pewno chciał pójść w metro. Bo metro w tym mieście to naprawdę może przyspieszyć nam rozwój, po pierwsze. Po drugie, trochę bambajów też im tutaj nie zaszkodzi. Wiem, że jak metro wybudujemy, to trochę tam spadnie nam użycie kolei linowej, ale chyba to nam trochę... No, wiecie zresztą sami, jak to jest. Trochę by nam się przydało tego. Dobrze, to kosztuje 8 tysięcy, więc jeszcze nie możemy ustawić. W ogóle tu jest sterowisko, ojejku, ale blisko. Tak, tu będziemy musieli postawić obok od razu kliniki. Bo czemu by nie? Postawimy sobie cmentarz, bo jest nam potrzebny. Jestem świeżo po przywrócie, ktoś chce się zaprzyjaźnić? Tak, to zabrzmiało naprawdę dobrze. To kosztuje 8 tysięcy, a 8 tysięcy nie mogę postawić. Aha, zbyt stamy zboczy, dobra. Dobra, to trochę tłumaczy. Dobra, to postawmy więc tutaj. W takim wypadku postawimy to sobie... Takie, widzę teraz problem. My to już wybudowaliśmy tą drogę. Dobra, naprawmy to i postawmy to. I postawmy cmentarz. Okej, dobra, teraz jest dużo lepiej. Tak, bo tutaj nasza kolej linowa będzie iść dalej. Gdzie jest nasz cmentarz? Cmentarz jest tu. I cmentarz stawiam tu. Dobra. I tak, tu ogólnie widzę, że nie ma korków jeszcze póki co w naszym mieście zbytnio. Tutaj jest trochę większy ruch. Możemy zwiększyć tą drogę do tej drogi magicznej. Ja bardzo ją lubię. Zresztą na pewno to już zauważyliście. Tutaj są wielkie, dużo ludzi. O, tu dużo ludzi czeka na bambaj. Ile ludzi wsiądzie? No całkiem ładnie. Całkiem ładnie sobie ta linia bambajowa oferuje. Tu na autobusy czekają. No, całkiem, bardzo mi się to podoba. Dobrze, ludzie się chcą budować. Na cmentarz możecie już teraz dojeżdżać. Już ktoś przyjechał? Nie. Ale jest trochę ich w użyciu. To bardzo dobrze. Znaczy, niedobrze, że nam ludzie umierają, ale taka jest kolejna niestety rzeczy. Tak, wy tutaj nie macie niczego. Postawimy wam tutaj plac zabaw, aby trochę to rozweselić tutaj. I tak, zajmowaliśmy się tutaj naszą autostradą. Tym się za chwilę zajmiemy dalej. Ale zanim to i owo, to powiększmy sobie jeszcze naszą tutaj dzielnicę. Z dojazdem tutaj dotąd. O, dokładnie.
I aby wodę wy tu macie, macie. I zobaczmy jeszcze, jak jest tutaj edukacja. Oczywiście jest na poziomie, no właśnie. Więc jak będziemy mieli 10 tysięcy, to wiadomo, ustawimy podstawówkę. Natomiast co tu jest z autobusem? Ten autobus tu jest, ale tak go na właściwie to trochę nie ma. Fajnie. Okej. Moglibyśmy coś zrobić, żeby on tutaj jeździł trochę dalej. Znaczy, wiem, że on tutaj właśnie ma teraz dobre miejsce, przystanek, ale on tutaj musi dalej jeździć. Aha. Aha. Ja tu chciałem to podłączyć, przepraszam bardzo. Czemu te drogi się nie są połączone ze sobą? To jest już trochę dziwne. City Skylines. Czekaj. I co, nie podłączymy tego? A, bo tu, tak, to pamiętam. Tu jest ten magiczny problemik. Czekaj, nie, ja tu czasu nie mogę zatrzymywać. Bo tu jest to trochę za wysoko i ta droga już tutaj nie chce podjechać. Ale jeżeli użyjemy gruntu, no to nie będzie to jakiś tam duży problem. Dajmy, abyście się nawet nie wyburzali, byłoby fajnie wtedy. Dobra, jak wracam do naszej linii autobusowej. Nasz autobus będzie jechać później dalej. Nie, pojedziesz sobie jeszcze tędy. Na razie będziesz jechać tędy. Tam jedną przecznicę, jaką miniesz, to już nie przesadzaj. Później tutaj tędy. Dokładnie. Tutaj jest całkiem dobrze, pomijając, że... Tak, czekaj. Zrobimy sobie tu przystanek. A ten przesuniemy sobie, no na przykład dotąd. Byłoby dobrze. Bo jednak on tutaj będzie zbyt często. Dobra, jest przystanek. I jak ty jedziesz sobie tutaj dalej, to ty tu sobie dalej... Okej, to się już kończy ta dzielnica. Dobra, no to tak całkiem teraz to sobie będzie trochę jeździć ten autobusik, jakby coś. Dobrze, i tak, potrzebujemy jedno na podstawówkę, 10 tysięcy, jak jest ze średnimi szkołami, tak samo jest tragicznie, no naprawdę jest źle. Autostrada. Autostrada jest im tu bardzo niezbędna, więc my ją podłączymy na razie w wstępnym pomyśle. Później oczywiście to już zmienimy, żeby to nie było wstępne, a normalne. Więc na wstępny pomysł. To ty będziesz sobie jechać tak, po pierwsze tutaj musisz zjechać w dół. Wtedy będziemy o wiele innymi sumami obracać. Tańszymi, rzecz jasna, o co tu chodzi, że to jest, będzie tańsze. Tak samo ty tutaj byś, no ma, tutaj sobie pojedź. Tu zjedziesz. Czekaj. Dobra, daj tu w dół. I okej, dawaj. Tutaj to nie wejdzie. Czekaj. Tak. I tak, dobra, tu jest dobrze. I tutaj wjeżdżasz. Dobrze, powiedzmy, że jak ktoś by chciał korzystać z naszych autostrad tutaj dalej jechać, to może. Jak nie, to nie. I widzę, że już jest trochę chętnych. No, szczególnie do tej dzielnicy. Ta dzielnica to jeszcze będzie miała swoją drogą, jeszcze tam będzie przechodzić zmiany. O, nawet tędy wjeżdżają, o, to bardzo dobrze. Jak korzystacie w takie sposoby, to jest bardzo dobrze. Czy tutaj jest skrzyżowanie? Nie ma sobie skrzyżowania i tutaj też nie podobiło się skrzyżowania. Dobrze, możemy usunąć tą drogę gruntową po środku. Póki co nie jest nam niezbędna. No i to chyba tyle tak właściwie z tej części tutaj miasta. Potrzebujemy 10 tysięcy do podstawówki. Mamy 10 tysięcy, możemy postawić podstawówkę. I tak, najbliższa podstawówka jest dosyć daleko z tego miejsca, więc możemy sobie spokojnie postawić tak, żeby tutaj nie wyburzyć jeszcze innych budynków. Byłoby fajnie, bo... Może w przyszłości będziemy tutaj coś jeszcze dobić. Postawiliśmy szkołę podstawową, tutaj zobaczcie, pogotowe pojechało. Dobre, dobre, naprawdę dobre. Może kiedyś zrobiliśmy się teraz. Tak, tu jest fajna stacja tej naszej kolejki linowej. Zapomniałem o niej trochę. I tak, ona tutaj sobie jakoś tam w miarę jedzie. I tu musi jakoś w miarę później dojechać dalej. Nie wiem, czy mi się to teraz uda. Okej, dobra, uda się, nie jest. Nie ma aż takiego problemu. Nie masz tak, nie jest aż tak źle, jak myślałem. I sądzę, że jeżeli sobie zrobimy nawet dotąd, to będzie całkiem dobrze, bo tu sobie zrobimy taki węzeł, jak ja to akurat lubię robić. Dobra, jak tam jest z zegarkiem? Zegarek mówi, że jest 29 minuta odcinka. Co znaczy, że powinniśmy już kończyć. Ogólnie, jakbym chciał teraz skończyć, to pewnie jak wejdziemy sobie w cele scenariusza, no to nie jest zbyt dobrze. Ludzi też nie przybyło, bo jesteśmy na minusie i walczymy z tym. Edukację trzeba trochę rozwinąć. Ale mamy na przykład tutaj już zjazdy i z tego będą chcieć korzystać. Mamy rondo. Ale te rondo to jest jeszcze trochę do dopracowania, bo na przykład nasz Bambaj, który tutaj teraz jedzie, no tak jak widzimy, jak jedzie. Poczekaj, wiecie co? Mamy 5000, da. Poczekajmy chwilę i zrobimy ostatnią rzecz w dzisiejszym odcinku i zrobimy tutaj ten zjazd.
Bo ja po prostu trochę będę na siebie zły, jeżeli to zrobimy źle. Bo nasz Bambaj, prawowicie, to on będzie jechać sobie stąd i będzie tu sobie wykręcać dotąd. Co nie? On będzie tutaj po prostu omijać całkowicie i tu będzie po prostu trochę lepszy, szybszy wjazd i w ogóle się będzie trochę to lepiej jeździło. Natomiast tak jak to teraz wygląda, no to to tak jak to teraz wygląda. Dobra, zróbmy to. Tu nie będzie jednego może rzeczywiście przystanka bambojowego, będzie trochę w innym miejscu, ale to chyba celu święca środki. Dobrze, mamy 10 tysięcy. Idealnie wbiliśmy. I tak. Przystanek będzie w idealnym miejscu, który ja tutaj właśnie teraz zaplanowałem. Czyli nasz Bambaj jedzie sobie ogólnie, wszystko razem jedzie sobie dotąd. I tak, tu później w dół, musicie sobie już zjeżdżać do drogi, tym się zajmiemy za chwilę. Najpierw się zajmiemy naszymi Bambajami, które tutaj będą musiały, tak, najpierw sobie zrobimy po prostu wyjazd. I sobie to ze sobą wszystko łączymy. Tak, to możemy zrobić, to możemy wyrzucić. I auto, tutaj ten nasz węzeł trzeba naprawić do tego stopnia, aby nam się on tutaj nie rozwalił teraz, bo byłoby naprawdę nieciekawie. Jakby teraz się rozwaliło, oj, byłoby źle. Dobra, to tu jest powiedzmy, że całkiem dobrze to już zamienię. Dwa pasy stąd mają wyjechać, mniej więcej. Dwa pasy mają stąd wyjechać i tu później zjechać w dół. Okej, tutaj jest jedyne co nam wychodzi, to jest słup, więc jest całkiem dobrze. I nawet z wyciszeniem zrobiło się już. O, jak dobrze. Jakie to miłe. Tutaj natomiast jest trochę gorzej. Bo tu tak samo musisz zjechać w dół. O, co nie? Ale tu się zrobił właśnie... No właśnie. Tak, żeby tutaj zjechać w dół, to ty musisz tutaj trochę potrawersować. Po pierwsze jest tutaj słup. Czekaj, wybórzmy tą drogę. Zacznijmy od tego, wyburzenie tej drogi. I od tego, o, stąd byś sobie najchętniej to zrobił, ale stąd ja bym akurat najmniej chciał, żebyś to sobie zrobił. Wolałbym, żeby tutaj to stąd na przykład był zjazd. No, dobra. Powiedzmy, że się zgodzę, ale to tylko w jedną stronę to działa, tak? O nie, dobra, działa. Czekaj. Aha, to jest oczywiście jeszcze zła droga, tak. Dobra, tak jest dobrze. Tu tak samo to jest inna droga. Kurczę. Dlatego mi tutaj coś nie pasowało. Bo ty się trochę inaczej tutaj lepiej budowałeś. Dobra. Tak, to sobie wyburzymy i zbudujemy nasz Bambaj i kończymy mu to już. Czekaj. Naprawmy to. I tak, stąd musi teraz wyjść nasz Bambaj. Mam nadzieję, że z nim nie problemów. Świetnie. Nasz Bambaj oczywiście jedzie sobie istnie pięknie do góry tutaj. Później jedzie sobie tędy. Czekaj. Tutaj dajmy sobie jakiś wysoki słup. O, dokładnie. Tak, tutaj ten Bambaj to naprawdę będzie jechać w chmurach właściwie. Tu sobie będzie zjaździk, bo tak funduszy, dobra. Musimy włączyć play. I tu będziesz sobie powoli zjeżdżać w dół. Dobra, nie, jednak nie. Będzie zwrot, świetnie. Jednak ty musisz tutaj trochę powoli zjeżdżać w dół nawet. Bo tak jak tutaj będziesz bować sobie w chmurach, Bambaj, to nic z tego tak właściwie będzie. Bo i tak później koniec końców musisz zjechać w dół do tego naszego tutaj punktu końcowego. Dobra, tutaj jest całkiem. I tutaj dotąd, no nie, i tak idziesz w dół, kurczę. Nie, czekaj, tutaj, po pierwsze, że trzeba to obniżyć, bo widzę, że tutaj jest problem. Dobra, jest zjazd. Później tutaj musisz mieć zrobić zjazd. Chyba nie, jeszcze jest źle. Czekaj. Tak, bo tu jeszcze się zrobią wtedy światła idealnie, jak ja to włączam i włączam i wyłączam, włączam i wyłączam. Dobra. No, teraz to już trochę za dużo zjeżdżasz. Dwa do góry. Raz, dwa. Mamy. Później tutaj do góry. Zjeżdżasz sobie spokojnie, no tak, czy takie to spokojnie, to nie wiem. Tutaj później też idziesz w dół. I tu wjeżdżasz. Jakbym tutaj to obniżył jeszcze jeden, by nie było źle. W sensie, że tak? Nie, no chyba już tak. A, bo czekaj, bo tu się jeszcze robi jeden słup. Okej, dobra. To może wszystko wytłumaczyć. Tu jedziesz w dół,
I tu jedziesz w dół. Powiedzmy, dobra, już nie będę z tym kombinować, bo można w nieskończoność. I tak, tu jest przystanek 1. Tutaj trzeba Cię przestawić. Przestawmy tutaj Ciebie, o, dokładnie. Nie, nowej linii nie stworzymy. Na razie nie ma na to zapotrzebowania. I przystanek masz tutaj. O, dokładnie. Powiedzmy, że to powinno być działać całkiem sprawnie. Wyłączmy tutaj skrzyżowania, wyłączone. I wszyscy wykurczę, no nie wiem gdzie wy jedziecie tak właściwie. W jakieś dziwne miejsce. Chyba im tu brakuje trochę tego, ale dobra, czekaj. Tak, tu wyłączmy światła. Tutaj wy tam sobie jedziecie, jak tam wy sobie chcecie jechać. I tutaj zróbmy wjazd. A tu jedyny raz wam zrobimy taki wejście na górę, bo rzeczywiście możecie mieć z tym tutaj trochę problem, żeby tutaj dojść dotąd, do tego miejsca ręcznie, a taki wjaździk mnie tutaj dużo nie kosztuje. Dobra, tak, tutaj sobie zupgrade'ujmy tą drogę do 2 pasów, tak samo będzie tutaj, tutaj to sobie wybórzmy, to też, mówię, wybórz, tutaj dobra. Tutaj będą 4 pasy i tu później będą znowu 2. Tak, na razie 2, bo później to będzie trochę inaczej wyglądać. I tu jest 2 i tu jest 2. Dobra, no i tu będzie wjazd duży w przyszłości. Na razie tym się nie zajmujemy. Jest znowu problem z wodą. Dobra. Tak, teraz to już jest tutaj problem, bo tam są ścieki wszędzie. Tu nam się kończy woda. Musimy stąd pobrać. No niestety, jak najdłużej chciałem tego nie robić, ale nasza tama nie chce funkcjonować już teraz, tak jak to wcześniej działo, więc musimy pożyczać wodę z innych miejsc. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tutaj sobie rozwinęliśmy tutaj handel. W następnym odcinku dokończymy tą autostradę tutaj jadącą. Zrobimy nową komunikację w tej części miasta. Naprawmy sobie jeszcze ten tutaj przejazd ze ścieżką rowerową i kończymy dzisiejszy odcinek. Sądzę, że całkiem dużo zrobiliśmy, więc taki udany nawet, można by powiedzieć. No, nawet powiedzieć, że jest taki całkiem udany ten odcinek. Dobra. Tak, tu sobie to trzeba podnieść. Tu sobie to będziesz po prostu przejeżdżać. Czekaj. Tutaj i tutaj. Czekaj. Bo tutaj tak zbytnio to mi się nie podobało. O! Idealnie, z takim hopsasa. No i nasz autobusik będzie mógł znowu jeździć tak jak jeździł. I tutaj są dwa przystanki, tak, są dwa przystanki, tu nie macie jednego dojścia z jednej strony. To wam zróbmy, to zrobimy jeszcze. I już kończymy, nie, naprawdę kończymy, bo ten odcinek będzie naprawdę długo trwać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Minęło parę tygodni niestety, ale cóż. Takie życie, mamy trochę forsy, więc... Będziemy mogli w kolejnym odcinku jeszcze tutaj zająć ustawienie naszego miasta, aby coraz to lepiej działało. Cześć!